Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol. Pojawiło się pytanie w komentarzu, czemu nie gram już w Rogue Legacy? I przeczytałem ten komentarz, tak kurde mówię, w sumie, czemu ja nie gram w Rogue Legacy? Tak sobie włączyłem, pograłem trochę, no i trochę się zmieniło teraz. No 175 poziom postaci, jak widzicie, trochę inne uzbrojenie. No ale poza tym dalej to samo. Proceduralnie generowany zamek przed nami. Dwóch bossów do pokonania w dalszym ciągu, a potem wielki kozi łeb. Nie, dobra, ale serio. Podejrzewam, że w tym odcinku, jeżeli się bardzo dobrze postaram, to powinienem być w stanie już dać radę tutaj i ugrać trochę i raz, że nazbierać masę pieniędzy, bo jestem grotołazem teraz. Czyli dodatkowy bonus do zdobywanego złota, ale też kurczę, wreszcie bossa chyba można jakiegoś podjąć, nie sądzicie? Nie, bo na taką długą kurde przerwę to i tak idzie mi w miarę nieźle. Ale właśnie moment, grotołaz wie gdzie są skrzynki wszystkie, więc... Gdzie mamy bossów? Kurde, daleko. Dobra, no ale w prawo. Trzeba się udać. Więc czym prędzej. Już tutaj? Chyba tutaj już. Ach, myślałem, że się zmieszczę pod nim. Nie, ale jak zwróciliście pewnie uwagę... O, jest! O to chodzi. Moja ulubiona broń. Specjalna. Moje ulubione zaklęcie. Czakra. Po prostu tym można taką wymieciać. Jeżeli się umiejętnie tym posługujesz, oczywiście. Nie, ale dobra, którego bossa najpierw? Kurde, tego niżej bym wolał, bo w lesie abchaskim już bossa nie uświadczymy, niestety. Ale w Mrocznej Krainie już tak. No i w tamtej niebieskiej, kurczę, Mira, kurde, nie pamiętam. Ale tam uświadczymy na pewno. Tylko teraz tak, co tutaj? Las, no cholera jasna, no. Czyli ten boss pewnie tam wyżej jest z lasu. Okej, dobra, to nawet nie zaprzątam sobie głowy nimi wszystkimi teraz. Tylko lecimy do przodu. Dobra, ewentualnie konika można machnąć. No dobra, no i tych co stoją na mojej drodze, no niech wam będzie. No ale właśnie, mogliście zwrócić uwagę, że postać ma odwrócone statystyki. Że magię ma wyższą od zdrowia, a to tylko dlatego, że po prostu ta postać... Czyli Sir Useless III. Sorry, nawet nie wiedziałem, że tak cię pokarali z tym imieniem. Ma ten... bardzo słabe pozostałe statystyki. Niestety. Ale też ma dextrokardię, czyli pulę magicznych punktów i punktów zdrowia ma zamienione. No ale dobra. Damy sobie radę tak czy tak, mam nadzieję. Kurde, tu nie ma przejścia dalej. No, ale słabo. Dobra, zabijmy to na dole. Aj, kurde, nie trafiłem, no. O, dobra. Już lepiej, już lepiej. Dobra, czakra daje radę. Dobra. Wyczyszczone, no ale kurde, z tego co widzę... Chyba w pierwszej kolejności będziemy musieli zahaczyć jednego tego z lewej strony. Albo jest Maja, dobra, i o to chodzi. Oj, shit. O, shit, dobra, żebym tutaj nie zginął, teraz nie. Teraz to jest bardzo niewskazane. Karygodne wręcz, no co ja robię? Dobra, teraz muszę jakoś uzupełnić zdrowie, więc to muszę bezbłędnie przejść. Jeszcze fajnie byłabym troszeczkę zaoszczędził jednak punktów magicznych. Bo przypominam, chcę podjąć bossa teraz. A to nie jest nigdy zadanie łatwe. O, shit, dobra. A tutaj w ten sposób. Totalnie bezpiecznie. Gdzieś tutaj i na dół bym się musiał udać. Oj, daleko, jeszcze przede mną. Możecie zapytać, czemu w lewo, a nie w prawo? No bo kurczę, w prawo jest krótki dystans. Tam gdzie coś do przodu bardziej. Do przodu jest krótki dystans, bardziej do tyłu to leci. Ale też trzeba wykorzystywać to, że zawraca w trakcie. Na przykład tak jak teraz. No i piękny kill, piękny kill. Nie, ale dobra, w którą stronę? Chyba tutaj na dół. O kurde, no będą problemy, będą problemy. Cholera, będą problemy, no. Dobra. O.
Szybko na dół. Jest! Kurde, komora, ja mam tak mało zdrowia, no. Nie, dobra, skrzyneczki oczywiście zrobię, czemu nie? I zobaczę, co jest na dole, bo może... jacyś łatwi przeciwnicy, ale nie, chyba. No ale jakoś zdrowie muszę sobie uzbierać, no. Aaaa! Ale słabo! Dobra, ale tego dam radę. Bez uszczerbku. Ale cholera nie zostawił kurczaka za sobą, no. Ten też nie, no kurde, słabo. Ale dobra, próbujemy. Co jest bossem Mai? A cholera, próbowałem kiedyś przecież. No to pięknie, Sutener Leon. O cholera. Tu będą problemy, serio? Aha, będą. Naprawdę będą. Oj, 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 jeden cios jest po mnie. No, fuck, ale wskrzeszenie może. No nie, no kurde, aż mam na maksa wskrzeszenie. 15% podobno, Dobra, potężny czarodziej ma noże. A dobra, spróbujmy. Nie widzi trójwymiarowo, co prawda, no ale już tam nie przejmujmy się takimi rzeczami. Nie, no spójrzcie, mam wskrzeszenie na maksa, 15%, no. No 15 razy ze 100 powinno się udać. A póki co to nie jest tak fajnie, niestety. A dobra, tutaj. Niech dobrze klepie. Ale co, nic więcej tutaj nie mogę kupić, niestety. Jakoś perki moje się bardzo nie zmieniły. Więc lecimy. Ten ma naprawdę dużo magii, więc będę sztyletami sypał na prawo i lewo. Okej. Nie, no póki co zapowiada się naprawdę prosta przeprawa przez zamek Hamson. Ja, no chyba, że będę tak... lamił okrutnie. No okrutnie, nie wierzę. Nie, moment, wiecie co, ja sobie przyciszę trochę na słuchawkach jeszcze dźwięk. O, no i teraz można grać, dobra. No. Teraz, kurde, takie moje zadanie osobiste, już bez żadnego uszczerbku. W całym zamku Hamson. Ewentualnie gdzieś indziej, w innej lokacji, ale dobra, chodźmy na dół. Tu jest skrzyneczka, cholera, byłbym Karłem, mógłbym tam wejść, bo tutaj jest przejście. Ej, ale faktycznie, kurde, niżej już nic nie ma, ale słabo. Dobra, lecimy dalej. No, bez lamerki, piechol, bez lamerki, cały zamek Hamson. Bez uszczerbku, pamiętaj. Nawet takie zdradzieckie ataki zombie trzeba będzie przewidywać jakoś. No dobra, albo w tą, albo w drugą stronę. Czyli na przykład tutaj, dobra. Ale wszystko na maksa, więc spokojnie, nie ma się co martwić jeszcze. Kurde, czemu las? W lesie już wszystko zrobione. Teraz, kurczę, bardziej inna lokacja mnie interesuje. Albo Maja, albo Mroczna Kraina. No, dobra, dalej, w dalszym ciągu udaje się bez uszczerbku. Na szczęście. Nie, ale serio, może z lasu jakoś się tam dostanę, kurde. O, nożyk pięknie działa, jak widzieliście sami teraz. Ej, skrzyneczka. No kurde, ale to już nie zamek Hamson, więc tutaj już mogłem zostać trafiony. O, jeden nóż starczy. Nie, czarnoksiężnik ma naprawdę potężne zaklęcia, a że te zaklęcia to rzut nożem, toporem, albo czakrą, czy innym czymś, no to już nie ma wina. No, miecz plus poprawka nożykiem momentalna daje radę, bo to nie był prosty przeciwnik. A tych dwóch zresztą też nie, ładnie padli. O, jest i chicken. 34 punkty zdrowia z kurczaczka. Nie, ale serio, gdzieś tu musi być. Inna lokacja. Kurde, co? Nożami czy toporem? Rzucanie do celów. O, widzę jednak topór. Nie wiem, ile ich mam, ale mam jak najwięcej celów zniszczyć. Dobra, to zaczniemy odtąd. Dobra. Całkiem spoko. Oj, chyba nie jednak. Ostatni. No, mam mniej niż 10 celów zostać. Kurde, 13! No zawsze! 13, 12, coś w tym stylu mi wychodzi, no. Nigdy mniej. Widocznie, kurde, nie potrafię rzucać. No ale dobra, idziemy dalej. Nie ma co zacierać. Oj, kurde. A, jeszcze ten w dół strzela.
Na fuksie. No ale też troszeczkę w Bane'a zainwestowałem, czyli jestem dłużej nieśmiertelny po otrzymanym trafieniu. Więc trzeba to też wykorzystywać, ale dobra, chodźmy wyżej. O kurde, dobra, to chyba nie był dobry pomysł, ale w sumie. No kurde. A, jeszcze ty. No właściwie wy. Ale tylko skrzynka. Kurde, no nie chodzi mi teraz o skrzynki. Naprawdę złota mam w brud. Choć nie można, kurczę, narzekać, no. A, no tutaj wow. Z mojej strony. No, ale w drugą stronę już lepiej, dobra. Nie, ale gdzie teraz mogę? W prawo tylko. Z tej lokacji, kurde, no. Ej, wow. Mniej niż połowa zdrowia. Aż zaryzykujmy. Wybierzmy ostatnią tym razem. Nic. No i straciłem trochę złota. 1/4 chyba, tak? O, dobra, trudno. No ale gdzie tutaj dalej? Tam na dół. Nigdzie indziej nie mogę, no kurde, zaraz zginę, no bez przesady, no ej, no. Zdzielił ich mimo tego, że byli za płotem. Nieźle. Kurde, to może było lepiej zrobić. Teraz tak, czy tutaj coś ukrywa wyżej? Nie. To jedziemy z Hoxem. No tylko magia chyba. Nie, ale kurczak też musiał wlecieć, bo miałem mniej niż 100. Dobra. Ach, jeszcze to nie trafiło. Nie, ale w skrzyneczce co tam? Złoto? Oczywiście, tylko złoto. Teraz w lesie abchaskim i... O, shit! Coś poważnego. Coś bardzo poważnego, cholera. Oho, już myślałem, ale nie. Było niekorzystne spotkanie. Teraz już nie znajduję szablonów ani projektów dla Kowala, tylko właśnie takie rzeczy. W lesie abchaskim i w zamku Hamson, takie rzeczy. Gdzieś indziej czasami jest jeszcze szansa, że na coś trafię. A tak, to zazwyczaj tego typu rzeczy. No, czyli to jest taki level upik po prostu ze skrzynki. Bo takie same rzeczy ja mogę za pieniądze kupić później na samym końcu. Albo na początku, zależy jak na to patrzeć. Nie, dobra, ale coś innego? Kurde, to też nie ma przejścia dalej, nie? No dobra, to może... Gdzie się mogę jeszcze udać? Tam mogę na dół. Dobra, na sam początek, leć od razu. Wiksuj. O, tutaj nawet nie będę miał nic do rozwalania po drodze. Tylko pamiętać, żeby się nie odbić teraz i chyba bez uszczerbku mi się uda. Aj, no patrzcie, jednak nie. I jednak skopałem zasadę, że bez kuku żadnego w zamku Hamson. Jak mi przykro. Ale dobra, spokojnie, to jakiś kurczak zaraz wpadnie. I zdrowie podreperujemy sobie. No właśnie. O wilku mowa. Tak, właściwie o kurczaku. A, znowu, gdyby nie to, że nie jestem, kurde, karłem. Nie, nie chcę tej, albo w sumie. Weźmy. Mam tyle magii, że mogę sobie na to pozwolić. Jest, inna lokacja. A ja trochę więcej zdrowia mam niż miałem wcześniej. O, kurde, shit. Ej, albo w sumie. Nawet nie było tak źle znowu. Nie, dobra, co jest tu? A, no patrzcie, no, abym się nie wypuścił tutaj, to kurczę bym nie miał tych dwóch skrzyneczek i kurczaka dodatkowego. Więc zdrowie w pełni. A, tutaj teleport. Dobra, spoko. Bardziej w tą stronę mnie teraz interesuje nasza podróż. Jest Kraina Mroku. I co tu jest bossem? Kurde, nawet wam powiem szczerze, nie wiem. Ale przekonamy się wspólnie. No, kurde! Nie powinno mnie to trafić. Się przydadzą tutaj. Gdy jest tak wielu przeciwników. No a serio, jest ich wielu? No to jest duża lokacja, widzę. Całkiem spora. Więc naprawdę zbieranie złota powinno być teraz na drugim miejscu, bo zdrowia mało. Dobra, ale co mamy tutaj na samym dole? Nic? Serio? Tylko takie coś? Jednego małego gluta? Aż dziwne. Jest i kurczak, dobra. Trzeba tam się dostać na górę.
Mam nadzieję, że nie zniknie. Dobra. Myślę, że jest trochę lepiej. Ale ja bym bossa teraz dosłownie w następnej komnacie spotkał, to bym musiał jednak troszeczkę podreferować aktualny stan. Dobra, tutaj bez marnotrawstwa, albo w sumie tak delikatnie. A, no przestań mnie tłuc. No nie lubię tych glutów. Naprawdę nie lubię tych glutów, a obawiam się właśnie, że tutaj bossem jest glut. No bo jeżeli patrzeć na te główne drzwi tam zamknięte na samym początku, to tam jest symbol tego gluta właśnie. Cholera, dobra, może Haron mi pomoże. Klątwa jeża, no nie! No i super, no jesteśmy z Sonikiem teraz. Czyli każdy cios, jaki zgarnę, spowoduje, że wysypią się ze mnie monety. No na szczęście nie wszystkie, no ale około 500. To i tak jest dużo, później muszę chodzić to zbierać. No proszę bardzo, ale się sypią ze mnie. Dobra, masa zaklęć użytych. Pomieszczenie wyczyszczone. Dobra, oj tutaj też, użyjmy lepiej. Oj, jeszcze troszkę, no kurde, sypią się jak z Sonika faktycznie, no. Ach, kurde, a już odskakiwałem, widzieliście? No ćwierć sekundy nieuwagi tylko, no. Teraz tak, możecie zwrócić uwagę, że niektóre monety znikają, ale to tylko dlatego, że one się łączą po prostu w jeden. Większy kawałek złota. Znaczy nie, nawet nie większy. Rozmiarów taki sam, ale wartość inna. No kurde, dobrze przecież machnęłem teraz, no. No patrz, się odsuwa, co za dziecko. Co za świnia z tyłu gluta. Jak, tam było nie skakać pewnie? No kurde! Ale skopałem. Zupełnie przypadkiem, bo się chciałem po skrzynkę cofnąć. A, jeszcze nie wziąłem złota z całego. No nie. No nieźle. Ale dobra, zdrowie przede wszystkim teraz. Jest i boss. No właśnie, zdrowie przede wszystkim. Więc obczajmy, co jest w sąsiednich komnatach. Ale jakoś za bardzo nie będę się wypuszczał. Jakoś za bardzo nie. Dobra, jest glut ognisty. Nie lubię glutów, bardzo nie lubię glutów, ale póki on nie przeskoczy do mnie za plecy, no to powinien dać radę. Dobra. Bo tu jest skrzynka. Haha. Dobra, o 5 punktów zdrowia więcej. Czy to mi pomoże w walce z bossem? Czy kurde, pewnie tak. To jest najlepsze. Wow. Dobra, tam nie idziemy. O cholera, tutaj też nie. Żegnam, żegnam. Albo w sumie, wiesz co. Haha. Przedbiegi przed bossem, to jakie delikatne. O kurde, sypie się! No już dalej, botek, dzięki. Bo to jest szansa na jakiś przedmiot może? No właśnie. Miecz odwetowy. Czyli co, ja będę miał miecz, dzięki któremu będę odzyskiwał pewną część swojego zdrowia? Spoko, tylko że teraz startujemy do bossa z poziomem 90 punktów zdrowia. Cholera, glut, wiedziałem. Ale niebieski. Herodotek. Dobra, to nie odlacie się, ale ja serio. Sypię po prostu zaklęciami na potęgę. A później zobaczymy. O kurde, widzieliście ile zaklęć? Do tych złych zaklęć, skierowanych we mnie, a nie tych, które ja kieruję. O, szyk. Dobra, monety się sypią. Sypią się na potęgę, ale zdrowia mam naprawdę dużo. O dziwo. I po nim? Jest! No jak nieźle, nie wierzę. Dajcie mi tą dużą skrzynkę. Ale zaraz, moment, jeszcze pozbieram. To i owo. Nie wierzę, że to się udało. Ja myślałem, że to jest z góry skazane na porażkę. To jest skała została po gościu. Nieźle. Dobra, nie spodziewałem się błędów w grze 2D. W 2015 roku. No ale dobra. Bonus do wszystkiego z grubsza. Plus teleport. Do drzwi, do wrót. Ej, ale okej, okay, dobra, patrzę na zegarek. Jeszcze nie minęło 20 minut. Nawet. Tu drzwi zamknięte, spoko, rozumiem. Ale skoro nie minęło 20 minut, to pozostaje mi znaleźć Maję. A z Mai bossa rozwalić, kurde, takim koksem nie powinno być aż tak ciężko. Dobra. Tu można wyżej? Nie, nie można. Muszę iść tutaj.
Dobra, jeszcze wyżej, jeszcze. Kurde, te oczy. A, dobra, no ale tutaj niestety. No i Sonic. No i Sonic, no nie. No teraz szybko, 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 żeby mnie nie trafili. Dobra. Blues, blues. Nie dać się trafić, jak znajdę znowu Harona. O nie. Tak było nieskazane, nie chciałem tego zrobić. Ale jeżeli znowu znajdę Harona, to uderzam w ciemno do niego. Bo naprawdę, kurczę, klątwa jeżdża mi tutaj nie służy, ani trochę. No w ogóle nie jest przydatna. No nie lubię zbierać po sobie monet. Ale przynajmniej zawsze wiem, kiedy dostałem. Dobra, i chyba tu jest Maja właśnie, nad naszymi głowami. Tak jest, dobra. Oj, ale bym dostał ten kurde centralnie, lecącym w górę. Kawałkiem. Trucizny. No i fajnie, coś mnie trafiło, nie wiem co. Pewnie ten glut z góry. Dobra, więc najpierw to. Kurde, mylą mi się czasami kielisze jeszcze. Okej, jest skrzyneczka. Czemu nie? Czemu nie? Zawsze więcej złota. Już 20 tysięcy mam ponad. O kurde. No nie, no ale jak będę tak gubił, to zbyt wiele tego kurde nie doniosę do domu. Ale na szczęście większość można pozbierać po sobie. Pach, pokonać wszystkich wrogów. Takie zadanie. Nie ma problemu. Z tą bronią specjalną, z tym zaklęciem. Serio, nie ma problemu. Co tylko ten jeden strażnik, tak? Dobra, zadanie wykonane. No kurde, no nie układajcie mnie już tak, z łaski swojej. I co tam? Więcej mocy plus jeden, czyli większy damage. Dodajemy większe obrażenia teraz. Sorry, ale jeszcze muszę pozbierać po sobie, bo się troszeczkę posypałem tutaj. Dobra. No jeszcze nie boss. Ale może już niedługo. Może gdzieś tutaj za narożnikiem już się kryje. Nie doznawaj obrażeń. No, tu się kryje skrzyneczka z kolei. Nie, jeszcze Sonic, no nie! To się posypie znowu zaraz. Nie, dobra, kit walić, to. Szukamy bossa, mam dobrą passę. Więc trzeba ją wykorzystać. No, no dobra, no może nie w ten sposób, konkretnie. No nie tak, kurde, nie dwa razy pod rząd, już mam stówę tylko. Dobra, rozwalone. Jaj, to będzie... No dokładnie, boss. Mini boss. No robi mi krzywdę, kiedy nie lata tutaj. O, shit, jeden cios i po mnie. A, no nie, nie, wskrzeszenie. No nie! Kurde, Salos, zwykły Salos. No nie, no dobra. Jeszcze nie kończymy, jeszcze wybierzemy sukcesora sobie. Może być król barbarzyńców, czemu nie, ale... jednak król barbarzyńców jakby co, ale też właśnie. Mam tutaj, zmianę. Dzieci. Dobra, weźmy Hokage z czakranem. Zresztą z czakrą. I mam teraz naprawdę dużo, więc mogę kurde powydawać, jak wydam. Wszystko co tutaj mogę wydać, to wtedy skończę dopiero. Okej, okay. I jeszcze 4700. Może zdrowie się przyda, albo może magia też się przyda. Tutaj 2300. Tutaj 2700. Kurczę, no tak patrzę, czy gdzieś dwóch bym nie mógł zrobić, ale chyba niestety nie. Więc dobra, uderzmy w najdroższe. Dobra, i w tym momencie, kochani, skończmy ten odcinek z Rogue Legacy. No nie wiem, odezwijcie się w komentarzach, czy jeszcze chcecie jakieś następne. No jakby co, jeszcze jeden boss czeka i ten jeden duży. A czy później będzie koniec, tego nie wiem. Pewnie tak, bo takie gry nie są zbyt długie. No ale dobra, to żegnam się w tym miejscu z wami. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Widzieliście, kurde, świętego Mikołaja tam tle? Widzieliście go? Czy mi się przywidziało? Nie, dobra, już lepiej skończę. Pozdro, cześć, hej!